Zgłoś się tam siatkę, już będziemy kółka nagrywać. Idziemy do Cheo i dzisiaj czeka nas przygoda, słuchajcie. Nie wiem jeszcze jak ta przygoda się uda, także na razie nic nie zdradzam, zobaczymy na miejscu. Per indicare l'ora, inventato dai greci romani. L'ombra prodotta da quel bastoncino che si chiama gnomone indica in maniera precisa l'ora, infatti indica le 9:30, più o meno l'ombra è a metà tra le 9 e le 10, e in effetti se guardiamo che ore sono le 9:35, quindi più o meno è funziona. Zobaczcie, też takie schody. Możemy wejść na taras, na dach domu. Zobaczcie, flaga włoska. Góry, daleko. Laggiù, la neve sui monti dell'Abruzzo. Tam jest śnieg na tych górach, rzeczywiście. È un acero rosso. Vedi, quella pianta sì. Rossa. Potem musimy wygooglać acero rosso. Zobaczcie, jak to jest piękny widok. Ja bym nie schodziła z tego tarasu, słuchajcie. No, una meraviglia. Stupendo. Kwiat przypomina trochę kształtem ptaka. Tutaj ma skrzydła. Ogon. Trochę w sumie dziób niewyraźny. No, jak wiecie. Jak uruchomicie wyobraźnię, to zobaczycie tu ptaka. Mówię, że oni są takimi szczęściarzami, że z jednej strony mają góry tak blisko, a z drugiej morze. Wszystko ma ten kraj, słuchajcie. Wszyscy się przygotowują do regat. Czuć to napięcie w powietrzu. Czy napięcie? Napięcie pozytywne. Le coordinate del porto. A, okej. Okay. Czyli to są jakby współrzędne portu. To jest na Nomatto. Wiem, że wielokrotnie pływałam. Miałam ten zaszczyt, słuchajcie. A teraz przygotowuję już do wypłynięcia. Chłopcy wypływają, życzymy im dobrego wiatru, chwilę wody pod stopą. No i wypłynęli, spać. Zostawili nas na brzegu, ale nic nie szkodzi, bo ja idę zwiedzać miasto. Dove inquadrare te? Myślę, że też rzadko można zobaczyć tak dobrze Wezuwiusz i Gaetę. Jedna jest obok drugiego Gaeta. To jest ta, którą jako pierwszą widać bardziej wyraźnie. A Wezuwiusz no to jest jakby za nim. Z takiej formy jagód chyba można zrobić już likier. Czy te są już gotowe. Znaczy jeszcze trochę im brakuje, ale niewiele, żeby je zebrać i zrobić z nich likier, który jest tutaj bardzo popularny. A tutaj zobaczcie, też jest kwiat, który rzadko można zobaczyć. Tej samej roślinki. Takim moim marzeniem niespełnionym to jest właśnie taka wyprawa konna wzdłuż morza, po plaży. Może kiedyś się spełni to marzenie. Ale na razie stoimy z boku, patrzymy, jak inni jeżdżą. Też super.
bardzo daleko, ale gdzieś tam jesteśmy w stanie ich uchwycić.